18 maja w Pławniowicach Stowarzyszenie Żeglarskie Szkwał rozpoczęło sezon żeglarski regatami o mistrza sezonu. Najlepsza tego dnia okazała się załoga komandora Marcina Zdebika. W regatach wziął udział również Andrzej Kotala, który ze swoją załogą zajął drugie miejsce. Rozpoczęliśmy sezon żeglarski w naszym stowarzyszeniu. Odbyły się pierwsze regaty z cyklu mistrza sezonu. No i szczęśliwe dla mnie, dla załogi Sternika. Niewątpliwie jest to ten najważniejszy dzień w roku, pierwszy dzień żeglarstwa, pływania, otwarcie sezonu. Też z tej okazji właśnie mieliśmy dzisiaj regaty. Pogoda fantastyczna, słońce, wiatr, natomiast niestety dla mnie się skończyły pechowo. Awaria steru, w związku z tym nie ukończyliśmy czwartego biegu. No i niestety tylko drugie miejsce, a nie pierwsze, jak to już zwykle bywało. No, warunki były bardzo dobre. Jak widać, pogoda dopisuje, wiatr też. Ten wiatr no, był różny, raz słaby, raz mocniejszy. Niemniej jednak wymagało naprawdę dużo pracy. Zresztą, no, jeśli można, o, tutaj pokażę. To jest kwestia trzymania lin i no, trzeba było się dużo napracować, żeby wygrać te regaty. No, było bardzo, bym powiedział, emocjonująco. Był bardzo silny wiatr w początkowych biegach. Też dlatego też były sytuacje często, powiedzmy, bardzo groźne, które mogły się skończyć wywrotkami łódek. Natomiast no, jakoś udało się opanować sytuację, uratować przechyły, wybalastować, ale nie ukrywam, że no, na początku było trudno. Potem troszeczkę wiatr zmienił kierunek, kręcił się, to też dlatego w trzecim biegu no, już nie, tak nam się nie poszczęściło jak poprzednich dwóch, w związku z tym, że w sytuacji, gdzie nabiera się wysokości, odpowiedniej właściwej wysokości, żeby pójść na boje. Jak się wiatr odkręci, niestety trzeba tą wysokość skorygować. Jest to może teraz skomplikowane, ale łódka, która czasami jest w gorszej sytuacji, na gorszej pozycji, uzyskuje w tym momencie wiatr w żagle i niestety jest pierwsza przy bojce. Dzisiaj również odbywają się regaty na zalewie Pogoria, gdzie się odbywają już drugie eliminacje z cyklu Pucharu Polski w klasie Omega Sport, gdzie miasto wystawiło również swoją załogę. Te eliminacje są drugie, pierwsze były tydzień temu w Pszczynie, gdzie nasza załoga zajęła siódme miejsce, ale usprawiedliwie ich od razu przyjechali na ostatnią chwilę, w związku z czym tak osiągnęli na 17 załóg bardzo dobry rezultat. Co najważniejsze w tym wszystkim to jest właśnie promocja naszego miasta, promocja Chorzowa na łódce, jest duży napis, na żagla jest potężny napis Chorzów, wprawia w ruch oczywiście, no i to jest taki, bym powiedział, dodatkowy jeszcze pozytywny wzorek naszego miasta. Muszę wszystkim powiedzieć i wyjaśnić może sytuację, gdzie cała nasza załoga wylądowała w wodzie. Jest generalnie tradycja w żeglarstwie taka, że załogi, które zajmują pierwsze miejsce, głównie Sternika wrzucają, ale ponieważ to są pierwsze regaty w tym sezonie i pierwszy kontakt z wodą, nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności. Zresztą było to widać również na Olimpiadzie, gdzie Mateusz Kuśnierewicz, jak przeciął linię startu, od razu co zrobił, to wskoczył do wody. Jeden.